Cześć, jest to nagranie, w którym pokażę, jak skonfigurować środowisko. Utworzymy pierwszy projekt oraz go uruchomimy w frameworku Ionic. Ja nazywam się Emil Juchnikowski, jestem architektem systemu, który na co dzień pracuje z technologiami JavaScriptowymi. Od frontendu w Angularze, Ioniku, po backend przy użyciu Node.js-a, Nest.js-a i bazy danych MongoDB. Tutaj macie kontakt do mnie. OK. Przechodząc do konfiguracji środowiska, no to tak jak przy pracy z innymi frameworkami JavaScriptowymi, będzie nam potrzebne skonfigurowane środowisko Node.js. Później, jak skonfigurujemy środowisko Node.js, to będziemy musieli skonfigurować sobie CLI ionikowe. Tutaj na stronie frameworku mamy opisane, ale to no, w sumie jest tylko jedno polecenie do instalacji tego CLI. Jak już będziemy mieli zainstalowane CLI, ja już je mam u siebie zainstalowane CLI, no to wtedy czas na stworzenie projektu. W ramach CLI do tego służy komenda start. Ta właśnie komenda ma no, tutaj dużo parametrów, które możemy konfigurować, ale my na tą chwilę tylko skorzystamy po prostu z jednego parametru, czyli z nazwy aplikacji, a resztę w trakcie po odpaleniu tego polecenia, co będzie nam potrzebne, to wybierzemy. OK, czyli zaczynamy. Ionic start. Nazywamy testową aplikację po prostu test. Mamy do wyboru framework, z którego będziemy korzystać. Wybieramy Angular. Mamy do wyboru teraz szablon, z którego będziemy korzystać. Możemy wybrać szablon z nawigacją w formie tabsów, szablon z nawigacją w formie menu. Możemy wybrać pusty szablon albo szablon, który pokazuje. Szablony tutaj mamy dwa ostatnie, które pokazują w pewnym stopniu zakres frameworka Ionic. Wybieramy pusty szablon. No i instaluje nam się w tym momencie nasza aplikacja. Już mamy wszystkie moduły ściągnięte do naszej aplikacji, wygenerowany kod szablonu, tak. No i teraz możemy już przejść do w sumie dowolnego edytora tekstowego. Ja tutaj w ramach prezentacji, w ramach tego nagrania będę korzystał z chyba najbardziej popularnego IDE do technologii JavaScriptowych, czyli do Visual Studio Code. Przechodzimy do projektu, tak, do folderu z projektem i odpalamy Visual Studio Code. I co nam tutaj się pokazuje? Tutaj nam się pokazuje w sumie struktura podobna do tej, którą mamy w przypadku zwykłej aplikacji angularowej, tak, bo mamy skonfigurowane domyślnie testy, mamy strukturę katalogową jak w przypadku zwykłej aplikacji angularowej, tak, tutaj mamy main test, tak, mamy główny moduł. No i tutaj od razu do głównego modułu mamy zaimportowany moduł ionikowy oraz ustawioną konfigurację, ustawiony provider do strategii routingu specyficznego dla ionika. No, w naszym domyślnym szablonie mamy tylko jedną stronę, tak, która jest de facto komponentem angularowym. Tak to wygląda. OK, teraz uruchomimy naszą aplikację. W terminalu po prostu wpiszemy, podobnie jak w przypadku Angulara, polecenie Ionic serve.
uruchomi nam to aplikację po prostu w formie strony internetowej, tak, no bo możemy testować aplikacje unikowe podczas developmentu w przeglądarce, a później ją budujemy jako aplikację na iOS-a albo na Androida. Nasza aplikacja się uruchomiła, tutaj odpalamy tryb deweloperski, żeby nam to po prostu wyglądało jak aplikacja mobilna, tak. I to jest po prostu no, domyślna jedna strona aplikacji. Jeżeli coś sobie tutaj zmienimy w naszym HTML-u tej głównej strony, wpiszemy na przykład to jest pierwsza aplikacja w Ioniku. Wpisujemy tak i nasza aplikacja w sumie się też odświeża i wszystko mamy pokazane już w przeglądarce po odświeżeniu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na następne odcinki o Ioniku.